im jest najważniejszy. Dla Lu też, tyle że ja w życiu nie wytatuowałabym oka. To obleśne i mega bolesne. Lu wygląda serio słabo. No, ale dzięki niej mam 50% więcej odsłon i dla mnie liczy się tylko to. Doktor Dominika Gajda przystępuje do badania pacjentki. Jednak wypełnione przez nią dokumenty budzą wątpliwości lekarki. No, masz 16 lat. No, jak? 18. Okej, powiedz mi, podałaś prawdziwy PESEL? No tak. To z niego wynika, że masz 16 lat, dlatego zadzwoń proszę cię po rodziców i zdejmij te okulary. Jak parametry? Tachykardia 120 na minutę, ciśnienie podwyższone 140 na 90, saturacja obniżona 88. Mam tylko matkę, ale ona nie przyjedzie, a okularów nie zdejmę, bo mnie światło razi. Pani doktor, temperatura 40 stopni. No to słuchaj, w takim razie ja będę musiała poprosić policję o pomoc, bo ja nic nie mogę zrobić bez zgody twoich rodziców, a twój stan jest poważny i wymaga natychmiastowego leczenia. Dobra, napiszę mamie SMS-a, ale pewnie i tak jest w pracy i nie może gadać. O co chodzi z tym, że cię światło razi? Oko mnie boli. To może mi je pokażesz jednak, co? Zdejmij mi okulary. Chodź. No faktycznie jest mocno opuchnięte i zaropiałe, ale wygląda na to, że to już od kilku dni. Dlaczego ty z mamą nie poszłaś do lekarza? Mama nic nie wie. Au, aua. Próbowałam przemyć herbatą. W internecie pisali, że to pomaga. Słuchaj, ale postaraj się je otworzyć, chociaż na chwilę, co? Szeroko, jeszcze troszeczkę. Jeszcze otwórz, otwórz, otwórz. Ale co, co to jest, jakaś soczewka? O, tatuaż. Czekaj, ty wytatuowałaś sobie gałkę oczną? No, to jest modne. Wie pani, ile to kosztuje? Ale czy ty oszalałaś? Twoje oko jest w fatalnym stanie i to być może od niego rozwinął się stan zapalny w twoim organizmie.